Takin złoty to niezwykłe zwierzę i przepiękne, bardzo ciekawe i bardzo towarzyskie. U nas w ogrodzie zoologicznym mamy też już małego takina. Co to za zwierzęta? Gdzie one żyją w naturze? No i jak je właściwie skategoryzować? Bo na pierwszy rzut oka można by uznać, że jest to jakiś rodzaj krowy. No są to kozy. Podciągane, podwołowate, żyją w Himalajach i na Wyżynie Tybetańskiej. Poruszają się dość wysoko w górach, od 2500 metrów do 4500 metrów nad poziomem morza. Możemy je w tych rejonach świata spotkać. Jak widzimy, są potężnie owłosione, co chroni oczywiście od niskich bardzo temperatur. Tutaj pokażmy, przepraszam, akurat to jest ten mały takin, przeuroczy, przeciekawski. Jak on ma na imię? Tak, to jest nasz przychówek, ma na imię Maciek. Urodził się 24 marca tego roku. I w pierwszą dobę spędził tylko i wyłącznie z mamą. Dla bezpieczeństwa tata był oddzielony, bo nie wiedzieliśmy jeszcze, jak tata zareaguje, dlatego że jest to pierwszy poród z tych zwierząt w Opolu. Mama była pierwiastką. Okazało się, że ten nasz strach, lęk przed tym, jak zareaguje tato na swój przychówek, był niepotrzebny. Na drugi dzień zostały połączone. Maciuś już bardzo dobrze porusza się na nogach, ale to jest specyfika gatunku. Jego występowanie w górach nie pozwala na to, żeby za długo leżał na skale, więc musi praktycznie zaraz po porodzie chodzić, poruszać się. I okazało się, że tata właśnie służył jako taki pagórek pierwszy w jego życiu, na który mógł się wspinać, na który mógł sobie poskakać, tudzież poleżeć przytulony do taty, czerpiąc ciepło jego ciała. No i jak widzimy, rozwija się bardzo dobrze, jest bardzo aktywny, bardzo taki towarzyski. Biega tutaj za opiekunami, zaczepia ich bardzo często przy każdym codziennym obchodzie, czy też jakichś pracach tutaj przy tych zwierzętach. Pierwszy melduje się oczywiście Maciek, pokazuje się w całej swojej okazałości, z każdej strony ciała możemy go pooglądać, czy na pewno nic się złego tutaj nie dzieje. A teraz przyszła do nas mamusia, wystraszyła się trochę mojego gwałtownego ruchu. Co jedzą takiny i czy jest ich dużo w naturze? Nie, to już jest gatunek, który uważa się powoli za gatunek zagrożony wyginięciem. Nie ma ich za dużo. Niemniej jednak w ogrodach zoologicznych są dość powszechnie spotykane. Tak na przykład w Polsce tych ogrodów jest dość sporo, które hodują takiny. Są to zwierzęta, które uwielbiają jeść liście, takie prawie liściożery. Niemniej jednak, no jak to kozowate takie zwierzęta, które niczym nie wzgardzają, więc u nas jedzą trawę, jedzą specjalistyczne granulaty i dostają też warzywa w takim okresie zimowym. No a teraz w lecie posiłkujemy się głównie trawą i granulatami. Czy one w naturze miały, jakby spełniły taką funkcję też użytkową, coś w stylu że na przykład do transportu, czy nie? Nie, raczej nie, dlatego że jednak je można spotykać bardzo, bardzo wysoko w terenach górskich i jednak są to zwierzęta, które są dość dzikie, a przy tym byki potrafią być ogromnie niebezpieczne w okresie, kiedy samica zaczyna wchodzić w ruję. Wtedy byk staje się przy swoich gabarytach, gdzie jest taki w cudzysłowie ciapowaty, wtedy robi się ogromnie niebezpieczny i stanowi ogromne zagrożenie dla człowieka. No tutaj tatuś akurat poszedł, ale drodzy Państwo, tatuś jest przepiękny, jest naprawdę taki, jak powiedział pan opiekun, ogromny, dobrze zbudowany, rasowy, w swojej rasie prawdziwy mężczyzna. No a jeśli chcecie zobaczyć takiny, te niezwykłe zwierzęta, które jak wiele niestety na naszym świecie są zagrożone wyginięciem, to zapraszamy do Polskiego Ogrodu Zoologicznego.